Szczęść Boże, coś wam powiem. Cytat z Izajasza, którego używa Jezus, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił, jest trochę ironiczny. Jezus ubolewa nad tym, że jego słuchacze wypełniają właśnie proroctwo Izajasza, a nie dostrzegają, że Pan chce ich zbawić. Chociaż wielu widziało cuda, jakich dokonywał Jezus, zamykali się na jego przesłanie i popadali na dobrowolną ślepotę. Niesprawiedliwym także może być zdanie, bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Zobaczmy jednak, że kto ulegle nastawia się, aby dać się przekształcić Bożemu Słowu, nie tylko otrzymuje łaskę nawrócenia, ale czyni się zdolnym, aby otrzymać jeszcze więcej łaski. A kto nie otwiera się na Ewangelię i łaskę, staje się niezdolnym, aby je zrozumieć i otrzymać więcej. Grzech przesłania widzenie. Jezus uwalnia kobietę od ducha niemocy. Odwiązuje ją od zła. Jednak zgromadzeni buntują się na to. Udają, że zależy im na Bogu, a w rzeczywistości zależy im jedynie na sobie i własnym osądzie. Pan Jezus mówi, szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. W świetle całej dzisiejszej Ewangelii można również powiedzieć, ale biedne oczy tych, którzy widzą i nie mogą uwierzyć, i biedne uszy tych, którzy słuchają świętej Ewangelii, ale rozumieją ją po swojemu i nie słyszą w niej Bożego Słowa. Już tak zostaliśmy stworzeni, że wszystko, co jest wokoło, musi być przez nas zrozumiałe. Przez takie myślenie nie dopuszczamy bardzo ważnego elementu naszego życia, jakim jest nasza wiara. Przecież to ona kształtuje w nas poczucie obecności Boga w codziennych wydarzeniach i sprawach, których jesteśmy nie tylko widzami, ale i często autorami. Wiara jest uzupełnieniem naszego rozumowania codziennych spraw. Ona potrafi wydobyć z człowieka niezliczone pokłady energii, która dobrze spożytkowana może służyć dobru nie tylko dla jednostki, ale i całego społeczeństwa. Wezwani jesteśmy do tego, aby codziennie w sobie rozwijać wiarę. Ten rozwój wiąże się z codziennym nawracaniem się. Tu nie chodzi tylko o zmianę myślenia z jednego sposobu na inny. Chodzi o zmianę naszego sposobu myślenia na sposób myślenia Boga, naszej mentalności na mentalność Bożą, naszego sądu na sąd samego Boga, podpowiada Raniero Cantalamessa. Dalej dodaje, że to wszystko pociąga za sobą stan skruchy, przeszytego serca, ponieważ aby przyznać rację Bogu, musisz odmówić jej sobie samemu. Musisz dla siebie umrzeć. Żeby naprawdę znaleźć Boga, trzeba Go szukać jako kogoś absolutnie pierwszego. Żeby dostąpić daru miłości do Boga, nie można nikogo ani niczego innego kochać na pierwszym miejscu.